twórczość, przede wszystkim literacka, Przybory jest mało znana. On jest szerzej znany jako autor tekstów piosenek, zresztą doskonałych, natomiast jest całe mnóstwo prozy, opowiadań, krótkich form dramatycznych, które są w ogóle nieznane i prawdę mówiąc znalazłem tam tak wielkie pokłady absurdu, surrealizmu, realizmu magicznego wręcz, nieznanego, że chciałem po prostu z tego ulepić nasz dom wyobraźni. To jest miejsce bardzo nieprzewidywalne. Miejsce piękne, pełne muzyki, pełne humoru, pełne absurdalnych rozmów, ale też trochę niebezpieczne, bo jak w każde piękne, niezwykłe miejsce można wsiąknąć i już nie wyjść stąd. Tak więc wyzwaniem jest wyjść stąd i to jest chyba coś, co jest niecodzienne. Jest bardzo dynamicznie, jest różnorodnie, zmienia się forma cały czas. Rozmawiamy i nagle z rozmowy przechodzimy w piosenkę, skończymy śpiewać i wracamy do rozmowy. I to jest właśnie taki dziwny świat, nierealny, ale bardzo ciekawy i mam nadzieję bardzo piękny dla widzów. Nasz aktor się zakochuje w kobiecie z widowni i robi to co wieczór na 100% i naprawdę musi ją widzieć i mieć ją na wyciągnięcie ręki, więc ta przestrzeń bardzo pomaga tej literaturze. Ktoś napisał kiedyś, że ta twórczość może się pokryć szlachetną patyną, ale nigdy nie zestarzyć. I właściwie zgadzam się z tym.